Hej, hej, wracamy do gry Marvel Avenger. Ostatnio Kamala stwierdziła, że Nie ma już zamiast... odwrotu. Tak, nie ma odwrotu. Dowiedzieliśmy się, że I am steruje Lidl. Jeśli dobrze pamiętam jego nazwę. Jak ja byłem mały, to Lidl to była mutacja po promieniowaniu Gamma. Tutaj jest Inhumansem. Kala... Jejku. Zawsze będę sprawdzał, czy ja dobrze mówię jej imię. Czy w ogóle to jest Kala? Patrz, czy jesteś Kala. Mogę zobaczyć? No nie, chyba nie mogę. A mi się wydaje, że to jest Kala. Kala okłamała Abu, że jest na rekolekcjach, nie pamiętam gdzie. Przynajmniej wiem, że był tu jeszcze ktoś. Teraz jesteśmy w Idaho? Jakie to do mnie podobne. Tułać się po całym Kamala, kraju, nie Kala, tylko Kamala. Dobra, ale zapamiętam. Te szalone historyjki to wszystko, co mam. No i my jako... Aim też tu jest? Oh, fuck. Muszę się pośpieszyć. No i jako mówię, gracz, wiemy, jaki jest prawdziwy cel Aima, że chce stworzyć... Jak to było? Biologiczną, programowalną broń. Nareszcie! Coś, co nie jest skałą! To już takich kilka rzeczy mieliśmy. Pewnie, że roślinki to nie skały. To dobry czy zły znak? Ani trochę dobry. Chyba będziemy walczyć. Ała. Ruch oporu. To tam są. Tak, Idaho. Muszą być. Idaho. Za późno. O, Ej, fuck. Ich znalazło. Wszystkie wsparcie. A! Tak, to pamiętam, to jest fajna zdolność. Możliwe, że ją lubiłem, bo ona była takim swoistym sportem. Jeśli Aim dotarło tu pierwsze... Halo! No dobra. O, to będziesz trzeba niszczyć. Właśnie. Tutaj też. A muszę kiedyś zrobić taki, że poświęcę tym wszystkim nagraniom. To była ich baza. Ale gdzie są teraz? Może uciekli za nim? Nie. Ktoś musiał uciec. Muszą gdzieś tu być. Dobra, wiecie co zaraz zrobimy? Puścimy te wszystkie nagrania. Jeśli one oczywiście będą po polsku. Mam złe przeczucia, ale... To powiedzmy, że tylko to są na razie przeczucia, tak? Dobra. To jest rozwiązanie, to jest ostatnie. O, tutaj jednego nie znalazłem dokumentu. Dobra, to było... To już... Lotka im. List do rodziny. Dziennik Kamali. Dobra, od tego. Przed zabiegiem nie panowałem nad sobą. Rodzice bali się ze mną przebywać. 2 godziny po zabiegu robiłem rundki po szpitalnym korytarzu i nie mogłem, nie chciałem nikogo skrzywdzić. Jeśli wy lub ktoś z waszych bliskich macie objawy choroby Inhumans, zadzwońcie do lokalnej kliniki AIM i umówcie się na badania. Codziennie są przyjmowani nowi pacjenci do badań klinicznych nad lekarstwem. Nie musicie żyć w bólu. Pozwólcie, by AIM wam pomogło. Bullshit, a to jest długie. Burmistrz Nowego Jorku dokonał dziś czegoś po raz pierwszy w historii. Podarował klucze do miasta istocie nieorganicznej.
Jeden z syntoidów AIM podczas ceremonii na schodach ratusza otrzymał to wyróżnienie za odwagę i bohaterstwo, którymi wykazał się ratując 6-letnią Holly Ann Ember przed zmiażdżeniem przez samochód. Jej ojciec, szeryf Joseph Ember z Venture Ridge w stanie Wyoming, powiedział, że był z rodziną na wakacjach w Nowym Jorku i podczas zwiedzania Times Square stracił Holly Ann z oczu. Na szczęście syntoid AIM patrolował ten teren i uratował dziewczynkę przed pewną śmiercią. To nie pierwsze urządzenie AIM wyróżnione za ratowanie życia, ale pierwsze, które zyskało publiczne i ludzkie uznanie. CTO AIM, dr Monica Rapacini, pochwaliła syntoida za działanie zgodne z dyrektywą ratowania życia ludzkiego, nawet kosztem własnego. Burmistrz zaproponował zorganizowanie konkursu na imię dla robota i upamiętnienie go pomnikiem w Central Parku. Rodzina Emberów została zaproszona na zwiedzanie jednej z placówek AIM w Nowym Jorku w towarzystwie samej dr Rapacini. Jakie nazwisko Rapacini? W swojej wieży, jednym z najwyższych budynków Nowego Jorku, Avengers obijali się i czekali, aż świat będzie potrzebował ratunku. Choć raz panował spokój. Rzadki, cichy dzień dla największych superbohaterów świata. Tak było, dopóki do salonu nie wparował Iron Man, wymachując przepychaczem jak mieczem. Co? Mamy problem! Powiedział, przerywając ciszę i przyprawiając wszystkich o grymas na twarzy. Doktor Bruce Banner spojrzał znad okularów, zmarszczył brew, zmrużył oczy i przerwał lekturę. Musisz wyrażać się konkretniej. W mojej łazience! Szybko odpowiedział Iron Man. Kapitan Ameryka był w kuchni, ubrany w czerwono-biało-niebieski fartuch. Kapitan Marvel wyszła zza rogu, nadal w swoim kostiumie, ocierając pot z twarzy. Świetnie, bo umieram z głodu, powiedziała zmęczonym głosem. Szkolenie agentów S.H.I.E.L.D. do walki z obcymi nie jest łatwe. Trzeba jeszcze trochę zaczekać, odpowiedział kapitan Ameryka, odmierzając składniki. Mam zamówić pizzę? Zapytał Thor. Nie! Odpowiedzieli mu oboje. Thor wyglądał, jakby się naburmuszył. Tylko on lubił pizzę z ananasem. Szanowny panie Pertus, z wielką troską i żalem przyjęliśmy pański list opisujący zniknięcie pańskiej żony i syna w dniu A. Jest pan pracownikiem szanowanego podwykonawcy AIM, więc uznaliśmy, że musimy zrobić wszystko, żeby odpowiedzieć na zadane przez pana pytania. Chcielibyśmy mieć lepsze wieści, ale niestety pańskich bliskich nie ma na liście osób uratowanych z katastrofy. Jak pan wie, w San Francisco nadal trwają poszukiwania, choć minęło już 5 lat. Nie mogę obiecać, że pana rodzina zostanie odnaleziona żywa, ale zapewniam, że AIM robi wszystko, co w jego mocy, by znaleźć odpowiedź na pytanie, co się stało z pańskimi bliskimi. Tymczasem załączamy czek, który ma pomóc panu i reszcie rodziny, choć w żaden sposób nie może on zrekompensować poniesionej przez was straty. Liczymy, że te pieniądze pomogą panu w tych trudnych czasach i będzie pan dalej współpracował z AIM jako ceniony partner i członek naszej rodziny. Z poważaniem dr Lyle Getz, kierownik naukowy Advanced Idea Mechanics. No to jeszcze dwa tutaj. Reasumując... Chciałem z tego miejsca osobiście przeprosić wszystkich Amerykanów. Pozwolę. Przeszłość została zapisana i wiem, że nie mogę cofnąć tego, co się stało, ale liczę, że to, co dziś zrobiłem, zapobiegnie podobnym tragediom w przyszłości. Zamierzam zastosować się do werdyktu tej komisji. Podejmę niezbędne kroki prowadzące do rozwiązania naszej organizacji. Każde z nas odegrało jakąś rolę w wydarzeniach dnia, a każde z nas ma krew na rękach. Mam nadzieję, że pewnego dnia świat nam wybaczy. Dziękuję.
Ale to jest... Zostawiamy wszystko. Cały sprzęt, dyski i inne rzeczy. Mnie też się to nie podoba, ale biorąc pod uwagę okoliczności, raczej nie mamy innego wyjścia. Hill zrobiła tylko jeden wyjątek. Quinjet F530 ma być usunięty z manifestu. Nikt z AIM nie będzie wiedział, że ta maszyna tu jest. A co do drugiej sprawy, to wyczyścimy sieć, zanim zgasimy światło. To oczywiste, że AIM ma inne priorytety niż my, więc nie zamierzam ryzykować. Już nieraz przechodziliśmy reorganizację, ale szczerze mówiąc, od dnia A działamy w innej rzeczywistości. Podejrzewam, że SHIELD zostanie całkowicie rozwiązane nie dalej niż za pół roku. Na pewno odchodzisz od zmysłów. I dobrze, bo ja też. Ale na razie musisz zachować pozory. Możesz na mnie liczyć. Agent Singh. No dobra, to było wszystko, co było. Tak dużo czasu nie zajęło, na 11 minut, no ale wszystko przesłuchaliśmy, co znalazłem do tej pory. A, że to już zepsułem. Muszę szukać dalej. Wow. Muszę tylko wejść wyżej i zobaczyć, gdzie jestem. Tak. Nie bądź zły, Abu. Po prostu chcę rozprostować... ręce. Ściągliwe rączki. O, fuck! Rodzice by ześwirowali, gdyby mnie no. Tu zobaczyli. Zresztą ja też świruję. To jeszcze w takiej sytuacji? O kurczę. Hej, Kalio. Chimera. Znalazłam ich. Nie wierzę, że ich znalazłam. O, teraz dowiem się, o czym gadali w becie, bo... Jazda! Nie wiem, czy to takie śmieszne. O, jej chyba ciało nie jest z gumy, nadal jest masą organiczną, w przeciwieństwie chyba do tego, Kapitana Ameryki, no nie? A, się zamrożenie, jak to działa? Dupa! Teraz widzisz, że będę potrzebował pomocną dłoń. Nie widział. Gadasz sama do siebie. No dupa! Jak mam tam wejść? Chciałem zobaczyć o zmęczenie. Fuck. No bo to postać zgon obiecuje. Oby.
Rację, towarzysz, inicjatywa, Avenger. O, to mnie interesuje. I ktoś niech mi powie, gdzie ja mam iść. Jejku, widzę! Spadnie. Dobra. Nanity. Dobra. Ty. Hop. Myślałam, że będą tu jacyś strażnicy albo coś. Światło! Ktoś jednak jest w domu. Nosisz je w sobie. Wysoko. Ups. Na dole było pomieszczenie reaktora, więc chyba muszę iść w górę. Jasny gwint, muszę być blisko. Ciekawe, jakbym zaczął iść w dół. Gwint! Pokład dowodzenia! Gdzie są wszyscy? Właśnie, co mi... Nie, ten guziczek. Ten guziczek chciałem. Bo ja pamiętam, że w grze jest takie fajne... Co to jest to? A, eliminacja. W społeczeństwie było? Widzisz profil? Nie to. To było takie... Jest takie fajne coś, że jak się wbija poziomy... To się... Takie coś jak Season Pass, tylko na każdą postać. O! Coś, to ja bym to tak to określił. To tutaj! To kwatera główna ruchu oporu! No dobra, jak tak mówisz. Na pewno ktoś tu kiedyś spał, ale jak dawno temu to było? Te drony AIM na zewnątrz wszystkich przegoniły? Sporo tu kurzu. Nie, muszą tu gdzieś być. Dobra. Nie, tu. Tu. I to jest nowe, tak? Pani Romanow, czy można powiedzieć, że jest pani zastępcą dowódcy Avengers? Nie. A czy mogłaby pani wyjaśnić, kto występuje w imieniu Avengers pod nieobecność kapitana Rogersa? Nigdy nie opracowaliśmy planu na wypadek, gdyby... Mogę postarać się mówić w imieniu innych, ale kapitan... Tylko Steve mógłby naprawdę przemówić w imieniu nas wszystkich. A, to już koniec. Dobra. Ha.
Okazuje się, że jest zmysł taktyczny, który mówi nam, gdzie trzeba iść. Teraz mi się przypomniało. Może ukryli się w kwaterach załogi i zostali odcięci z powodu problemów z zasilaniem. Muszę przywrócić zasilanie. Czy ty chcesz się bawić zasilaniem na statku, który jest... Może jest tu jakiś włącznik albo coś, czym mogę pstryknąć? No dobrze, skup się. Nie. O fuck. Jakiego ona ma fata? Takie rzeczy się nie dzieją, jak się włączy zasilanie. Czyli to jednak coś innego trzymało wszystkich z dala od tego miejsca. Brzmi, jakby ta stara krypa się rozpadała. Co to? Wow! Czy to jest to, o czym myślę? Nie wiem co. Tarcza Kapitana Ameryki. Wow. Co ona tutaj robi? Strasznie lekka. Adamantium i Wybranie robi swoje. Racja, kapitanie. Terrigen jest potężny. Kto tam? O nie. Hulk! Chodziło tylko to, że ruszyła. Muszę się stąd wydostać. O, poziom trzeci. Dobra, to... Taki ten guzik. Właśnie ten guzik. Mamy dwa punkty. Gra nam Evidentium mówi, co mamy kupić.
To, co możemy kupić, co chcemy. Będąc w powietrzu... O, to jest fajne. A, tego chwytu sobie nie wziąłem, to jest fajne u niej. Dobra. Nic dziwnego, że ruch oporu się stąd wyniósł. Jeszcze jedna rzecz do zniszczenia. A to nikt nie zauważy różnicy. Tu są... Musi być jakaś droga w górę na pokład. A tu. Hulk powinien był już wrócić do postaci doktora Bannera. Chyba zdana jestem tylko na siebie. Przygotowanie do dnia A. Co? To będzie tutaj. Przygotowanie do dnia. Dziennik Bruce'a Bannera. To jest to? Po powstaniu bazy na zachodnim wybrzeżu będę latał 3-4 razy częściej. A Hulk nienawidzi latania. To jakby zamykać słonia w składzie porcelany na wysokości 10 tysięcy metrów, ale tak będzie. On musi to zrobić. Na drugiej szali jest projekt Tony'ego i przynależność do Avengersów. Dosłowne ratowanie świata na różne sposoby. I Monika. Tak, dużo więcej czasu spędzanego z Moniką. Myślę, że to ogarnę. Hulk musi to wytrzymać. Wszystko jest jak trzeba. Przyszłość wydaje się świetna. A troszkę inaczej tam, ale... Dobra. Aha. Dalej. Aha, czyli dzień A to było... Ta impreza z okazji, że otworzono nową bazę. Naciśnięcie czerwonego przycisku chyba nie ściągnie na mnie kłopotów. Jeśli Hulk wróci, będzie po mnie. Rety, to był hangar. Już prawie. Spokojnie, Kamala. Musisz tylko dostać się na górny pokład i nie dać sobie oderwać głowy. Dlaczego jest taka niemiła dla Hulka? Padek Bannera, dobra. Gdzie to jest? Tu? Nie, przesłuchanie. Nie, to nie to. To też nie to. To to. Tony, staram się być spokojny, ale już czas, żebyśmy uznali ten przełom. Tarleton zakończył badania wstępne, a ja przejrzałem jego wnioski. To nie jest stopniowa zmiana. To zmienia wszystko. Ogranicza nas liczba pozyskanych przez niego kryształów, ale nawet te uzyskane przez niego próbki mogą wytwarzać olbrzymie ilości energii. To czyste, praktycznie niewyczerpane paliwo. Ja wiem, że już pewnie zastanawiasz się, jakiego błyszczącego, wielkiego robota mógłbyś dzięki temu zbudować. A przecież możemy zakończyć kryzys energetyczny. Możemy stworzyć nowy świat. Tony? O, przepraszam, nie, dobra. Nie, już, dobra.
Nowy świat, tak? To chce zabić sobie wojsko z Inhumans. To niby zrobił robota. Jedynie kto patrzy w przód, to jest Banner. Banner szuka rzeczy, które Hulk może zniszczyć. Rozejrzyjmy jeszcze ładnie. A, to wiem, tak. Tu. W ogóle pamiętam, ona chyba będzie miała przydomek Miss Marvel, no nie? Nie, ale chyba już wszystko. No dobra. Ciekawe, czy te przyciski wciąż działają. Aha. Przyciski. Nie widziałem przycisku, ale spoko. Przycisk. Naciskaj przyciski, przesuwaj platformy. Jasne. Zaj, tak. Nie trafiłem. Muszę tylko iść w górę. Dobra, jesteśmy. A to co? Ja guziczek pomyliłem. A nie to. To. Tak, to wiem. Dobra. Nie było czegoś takiego jak guzik, żeby założyć. No dobra. O, dźwignia do skrzynki połączeniowej. Świetnie. Aha, czy tak musiałem... Proszę bardzo. Teraz przycisk jest zasilany i mogę się stąd wydostać. Moja droga wyjścia. W ogóle tak sąsiadomie, że Heikali tak jak się nie ani śladu ruchu oporu. Hulk ich chyba przepędził. Muszę znaleźć jakieś wyjście. I co ja mam niby zrobić z tym filmem? Śledziliście mnie? To trochę przerażające. Tak, ten jest. Zagrożenie poziomu drugiego. Zmocnijcie reakcję. Przywileje.
podnieśli mój poziom zagrożenia. O, jakiś nowy? Świetnie! Łapy z igieł! Nie wiem. Aha. Aha, czyli muszę po prostu zrobić nie mi dobra. Nie boję się ciebie! Nie dam się. Trzymaj się, Stala! Wynoszę się stąd i zabieram to ze sobą. Spróbuj mnie trzymać. Prawda. Dajcie mnie! Coś nowego. Jestem wielka! Nie odnoszę zagrożenia! Do ataku! Wszystkie jednostki! Do ataku! No dobra, tego Ant-Man nie potrafi. Tfu. Guma z gaci nie potrafi. O, pomaga. Nie goni za mną? Dobrze. Dla mnie dobrze. Fajna muzyka. Może jakieś ultradźwięki tylko na Inhumans? Zazwyczaj jest taki gadżet. Hej, co pan robi? Ej, spokojnie, wszystko dobrze. Próbuję sprawić, żebyś mi tu nie zeszła. Przemęczona może, albo coś jeszcze. Okay. Nie może mi pan po prostu pobiec. Tak, wiem. Rzeczywiście normalnie nie, ale... To nie są normalne okoliczności. Jasna cholera. Bruce Banner. Doktor Banner. O nie. Autostradą numer 9 to jakieś 30 km do autostrady numer 90. Co mu jest? Autobus. Przepraszam. Co pan wygaduje? Spędziłem mnóstwo czasu.
jako zielony, więc... Jak długo pan tu siedzi? Jakieś kilka lat, tak. To niesamowite. Tak. Już to słyszałam. Więc to dlatego, bo ty im ścigały dzieciaka po pustyni? Nie zupełnie. Jakby ukradłam coś z serwerów AIM. Ha, co? Czemu? Czemu? Tak, wiem, ale... Musi pan sam to zobaczyć. Dalton. No. Dlaczego wyłączasz protokoły bezpieczeństwa? Czy on... Co nie? Też tak myślałam. Zamknął kapitana w pomieszczeniu reaktora, a potem chciał przejąć Chimerę. To trochę naciągane. No wiemy, że reaktor szwankował, więc może to kapitan kazał mu wyłączyć protokoły bezpieczeństwa, a potem zablokować. Nie, czy... słyszeliśmy zeznania z dnia a milion razy. Tarleton i Monika byli na mostku, kiedy doszło do eksplozji. I dlatego udało im się przeżyć. Ale to dowodzi, że Tarletona nie było na mostku w chwili wybuchu. Czyli, że kłamał. A więc... gdzie jest reszta? Wywaliło mnie. Reszta nagrania jest uszkodzona. Aha. Słuchaj... A jak ktoś wrobił Avengersów? Co nie? Tarleton, AIM... To całe lekarstwo. Coś tu się nie zgadza, coś jest nie tak, po prostu to czuję. A pan nie? A myślałem, że chciałaś tylko prysnąć starczą kapitana. A więc? Pomyślałam... Może pan Stark by nam pomógł? W końcu opracował cały system. Jeśli ktoś mógłby wejść do środka, to on. Tak. Jest taki przystanek. Przy dziewiątce. Kieruj się na zachód, aż w końcu dotrzesz do moich starych przyjaciół, którzy ci pomogą. Maria to dobra kobieta. Powiedz, że cię przysłałem i pokaż jej to wszystko. Ale widział pan nagranie. Wie bardzo pan, że coś jest nie mi tak. Przykro, nie mogę ci pomóc. Bardzo bym chciał, ale nie mogę. Nie wierzę, że to słyszę. Jest pan jednym z najmądrzejszych ludzi. Najmądrzejszych? Popatrz na siebie. Wiesz, co się stało? Nie masz pojęcia, jak bardzo ryzykujesz. Tarleton nazywa takich jak ja Inhumans. Mówi o nas chorzy. Brutalni. Szaleni. Myśli, że nasza choroba w końcu nas zabije. Nie wierzę w to. Więc sama poszukam pana Starka. Czekaj. Podrzucę cię. Serio? Cicho.
daleko jeszcze. Plus 10 oddechów. 10 oddechów. I love it. Nie wytrzymał większość swojego sprzętu, kiedy Stark Industries upadło. Jeśli ktokolwiek wie, gdzie jest Tony, to na pewno Jarvis. Ten szlak powinien zaprowadzić nas do tajnego wejścia do archiwum. Chad! No i ładny dzień na wędrówkę. I o to chodzi. Masz to urządzenie komunikacyjne, które ci dałem? Tak. Praktycznie go nie widać. No więc dlaczego wróciłeś na Chimerę? Nie ja. On. Czyli... No, stop. Dobra, tu będziemy kończyć i tylko dodam, że po tym początku z poprzedniego odcinka, czyli całej tej sekwencji na moście z Trackmasterem, to tutaj od razu się w becie przeskakiwało tu. I... nie wiem co jeszcze. Ale tu będziemy właśnie kończyć, no bo ja też nie mam dużo czasu. Znaczy mam jeszcze z kilka godzin, ale już ja dziś nie będę nagrywał. Bo jeszcze muszę powrócić, muszę zjeść obiad i inne pierdoły, więc na je, cześć i pa!